Dzień dobry, Joanna Świerkula, witam w Prawy TV. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Michał Konrad. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam Były asystent egzorcysty, a także twórca jak pokonać filmu Jak pokonać szatana. Witamy. Pierwsze pytanie, jak Pan trafił do egzorcysty? Czy to łączyło się z jakimś nawróceniem Pana, czy wręcz przeciwnie może, czy od zawsze? Po części tak, dlatego że to był już taki moment, kiedy ja zacząłem poszukiwać Pana Boga w takim wymiarze osobistym. Ponieważ ja zawsze chodziłem do kościoła, tak byłem nauczony od dziecka. Natomiast kiedy przychodziłem na mszę, to bardziej, żeby ją odstać, aniżeli żeby ją jakoś głęboko przeżyć. W którymś momencie, w wyniku różnych wydarzeń, osób, które tak jestem przekonany, że Pan Bóg postawił na mojej drodze, zacząłem na wiarę i relacje z Bogiem patrzeć w zupełnie nowy sposób. I zacząłem w tym momencie też porządkować swoje życie, tak żeby ono było zgodne z wyznawaną przeze mnie wiarą. I w ramach porządkowania tego życia udałem się do księdza Jana Szymborskiego, który był egzorcystą, aczkolwiek nie... Dlaczego właśnie do niego? Bo polecono mi, że jest mądrym człowiekiem. Moja siostra, która go znała osobiście, po prostu... To był ksiądz w parafii najbliższy? Czy jak tak, to znaczy nie, w tej chwili to jest moja parafia. Wtedy rzeczywiście to nie była jeszcze moja parafia. I poszedłem do niego z tym osobistym problemem. On wysłuchał mnie do końca i udzielił mi rady, która mi została później już do końca życia. Była tak wręcz Jaka wryła była się rada? W moją korę mózgową. Powiedział Michale, jeżeli chcesz wiedzieć, jest rozwiązanie na twoje problemy. Ja mówię, jakie, ojcze? A on mówi, módl się i trwaj w łasce uświęcającej, a twoje problemy wszystkie się rozwiążą. Nie? Ale to niby zwykłe słowa, ale one były tak mocne. Dla mnie to były słowa, które poruszyły moje serce. Ja wyszedłem stamtąd, udałem się do spowiedzi i rozpocząłem taką walkę, bo to jednak to nie jest tak, że to życie swoje możemy zmienić tak z sekundy na sekundę. To jest proces nawrócenia, który trwa tak naprawdę do końca naszego życia. Także te kilkanaście lat temu to się zaczęło i tak od tamtej pory dalej się nawracam. I był Pan właśnie pomocnikiem egzorcysty. Jak wygląda taka pomoc? Tak, pomocnikiem egzorcysty zostałem dopiero po roku znajomości z księdzem Janem. Chodziłem najpierw do niego na wykłady biblijne, dużo rozmawialiśmy, później mi zaproponował, a tak naprawdę odpowiedział na moją propozycję, którą mu złożyłem podczas pierwszego spotkania, bo ja wiedziałem, że on jest egzorcystą i wychodząc złożyłem taką propozycję, że jeżeli będzie potrzebował pomocy, bo słyszałem, że potrzebuje pomocy mężczyzn, zwłaszcza czasem, więc ja jestem gotów też mu pomagać. On podziękuje Ci bardzo za Twoją propozycję. No i nie odpowiedział na nią aż do tego czasu. Po roku. Tak, zatelefonował z pytaniem, czy moja propozycja jest nadal aktualna. Więc ja odpowiedziałem oczywiście, że tak. Ojciec Jan na to mi powiedział, to zapraszam Cię w niedzielę tam o godzinie, nie, to we wtorek, pamiętam, wtorek, to był we wtorek o godzinie 18. Czy to był szok? Czy to był szok zobaczyć? Tak, ten pierwszy egzorcyzm był dla mnie dużym przeżyciem. Ja sobie go zupełnie inaczej wyobrażałem. Mi się wydawało, że osoba, która przyjdzie, to będzie jakaś, że ktoś ją będzie trzymał, że ona się będzie rzucać. A się okazało, że ja przed chwilą herbatę piłem z tą osobą i kompletnie nie wiedziałem, że za chwilę za nią się będziemy modlić. To jest osoba, która przeżywała te dręczenia. Czyli szatan wtedy nie objawił się aż tak bardzo? Wtedy się nie objawiał, objawił się dopiero w trakcie egzorcyzmu. Najpierw straciła przytomność w momencie, kiedy została pokropiona wodą święconą. Ona nawet tego nie widziała, bo odwróciła tyłem, się zatkała uszy i w momencie, kiedy została pokropiona wodą święconą, straciła totalnie przytomność. Wtedy ksiądz poprosił, żebyśmy ją położyli na ziemi. Rozpoczął się egzorcyzm i w którymś momencie
tego egzorcyzmu otworzyły się jej oczy i już zaczął się manifestować zły duch. Jej twarz już była wtedy zupełnie inna, a potem dostała nadludzkiej siły. Najpierw przemówił męski głos z 18-letniej, 40-parokilowej dziewczyny. Więc to był dla to mnie. To zrobiło duży wrażenie szok. Na pewno. Tak, to zrobiło na mnie duże wrażenie. Potem, czy pan był wcześniej jakby uprzedzony, wiedział, czego nie, się można spodziewać? Nie, nikt mnie nie uprzedził, ja nie wiedziałem w ogóle, jak to będzie wyglądało. Tym bardziej byłem zdziwiony, że to w taki sposób, ja bardziej tak na filmach, jak to wygląda, to tak jakoś bliżej tej fantastyki. A tutaj autentycznie byłem świadkiem tego, jak zły duch objawiał się przez człowieka. Ja byłem odpowiedzialny wtedy za jej rękę, trzymałem ją bardzo mocno do ziemi, nie mogłem poradzić sobie, bo miała tak dużo siły, więc jeszcze kolanami tą rękę starałem się dociskać do ziemi. I w tym momencie ona podniosła swoją rękę razem ze mną, razem z całym ciężarem mojego ciała, więc to było dla mnie też dużym zaskoczeniem. Potem było jeszcze przejście na takie cienkie pisk, jakiś dziwny, to był bardzo niski dźwięk, aż trudne do wyobrażenia, żeby to przez ludzkie gardło coś takiego dało się wydobyć, do tego stopnia, że szyba drżała, która była tam w takim kredensie obok. Baliśmy się, czy ona w ogóle nie pęknie, bo mocno po prostu od tych wibracji tego głosu. Więc ja potrzebowałem jeszcze kilku dni, żeby w ogóle uświadomić sobie, zrozumieć to, co widziałem. Mój umysł tego po prostu nie mógł jakoś racjonalnie sobie wytłumaczyć. Natomiast potem były następne egzorcyzmy z różnymi innymi osobami. Też się działy przeróżne rzeczy, ponieważ demon, żeby rozproszyć modlących się, bardzo często robi takie różne sztuczki. Ja potem dopiero się nauczyłem, ksiądz Jan mi wytłumaczył, że on to robi specjalnie właśnie, żebyśmy na to zwracali uwagę, a nie skupiali się na modlitwie, więc z czasem już nauczyłem się być obojętny na te wszystkie właśnie. Czyli można się do takich rzeczy przyzwyczaić, z takich zjawisk można. Także. Tak? Aha. Tak. A jaki był najtrudniejszy egzorcyzm, w którym pan uczestniczył? To był taki 7-godzinny egzorcyzm. Aż tak długo? Z osobą, która uprawiała czynnie satanizm. I tam niestety nie dochodziło do uwolnienia z uwagi na fakt, że demon powoływał się na pakty podpisane krwią właśnie przez tą osobę. Ona przywiozła część tych paktów. Okazało się, że były 3, które ukryła. Nie chciała ich zniszczyć. Stąd nie mogło dojść do uwolnienia. No to była w ogóle długa historia z tą osobą. I co wtedy, jeśli nie można uwolnić danego człowieka, co wtedy się dzieje? No, demon po prostu manifestował się w sposób nieprawdopodobny. Ona w którymś momencie złapała taką ciężką ławkę szkolną i jedną ręką wymachiwała tą ławką jak zabawką. Gdyby ktoś z nas dostał w głowę, to mógłby stracić życie nawet. Czy kiedyś pan właśnie wyszedł poszkodowany z takiego spotkania? Właśnie to jest tak, że Pan Bóg jakby nad tym wszystkim czuwa. Ja nigdy się nie spotkałem, żeby coś poważnego komuś się stało podczas egzorcyzmu. No oczywiście jakieś zadrapania, pogryzienia, jakieś takie rzeczy to one się zdarzały. Natomiast jakieś takie trwałe uszczerbki na zdrowiu to nigdy się nie zetknąłem, ani w mojej, ani w żadnej innej grupie. A jak pana znajomi, koledzy, koleżanki z pracy, czy także rodzina, jak oni patrzyli na to, co pan robi? Że pan pomaga właśnie księdzu, że tak to wygląda, przychodzi taki pogryziony, podrapany? Znaczy generalnie to ja nigdy starałem się nie obnosić z tym, że... Czyli nie wiedzieli? Jeżeli wchodziliśmy na ten temat, to ja oczywiście rozmawiałem o tym, opowiadałem. Uznawałem też, że jest to dobre świadectwo, żeby ktoś po prostu zaczął wierzyć lub pogłębił swoją wiarę, bo jednak takie ja zauważyłem, że te rzeczy mocno wpływają na różne osoby. Między innymi też dlatego zdecydowałem się nagrać ten film. Tak, do filmu za momencik dojdziemy, tak jak najbardziej. Natomiast ja się tak zastanawiam, czy w tym momencie nie ma jakiejś takiej mody też na egzorcyzmy, czy nie wchodzimy już w taki właśnie nowy nurt, że pojawia się i pismo egzorcysta i też właśnie stąd może też i film, prawda? Czy teraz nie,
jakby bardziej nie adorujemy, nie zwracamy uwagi na szatana, a jakby pomijamy tą moc Boga? Ja zawsze byłem przeciwnikiem i nadal jestem przeciwnikiem tego, żeby manifestować właśnie to zło, epatować tym złem. My musimy wiedzieć o tym, że zły duch istnieje. To jest bardzo ważne, ponieważ to jest jedna z praw naszej wiary. Mhm. Natomiast nie powinno dochodzić do jakiejś fascynacji tym tematem. Tutaj bardziej my musimy zwrócić uwagę na Pana Boga, na Jego miłość, na Jego miłosierdzie, które uwalnia te osoby od wpływu złego ducha. A sam diabeł, on nie jest wart tego, żeby mu poświęcać zbyt dużo uwagi. A jednak ten film, Jak pokonać szatana. No i skąd właśnie, taki pomysł właśnie? No i właśnie, i ten film jest, właśnie ten film jest tak zrobiony, że tam temu złemu duchowi są bardziej wypowiedzi egzorcystów niż... za dużo poświęcone. Ten film ma wymiar ewangelizacyjny. Ten film ma zadanie zachęcić widza do tego, żeby rozpoczął swoje życie duchowe, czyli modlitwa i sakramenty, albo żeby je pogłębił, bo to jest istotą. My, prowadząc życie duchowe, otwieramy się na działanie Ducha Świętego i potem pod Jego wpływem podejmujemy mądre decyzje, mamy pokój serca, radość. Tak, ale czy pokazanie właśnie w tym filmie, jeśli by Pan pokazał bardziej może działanie szatana, czy to by nie spowodowało jakby większego zainteresowania i także tych osób, które już weszły w jakieś pakty z szatanem nawet, prawda? Czy to by jakby nie pobudziło i nie poruszyło ich bardziej serca? Myślę, że tam jest część taka, w której my pokazujemy nawet modlitwę za dręczoną demonicznie Włoszkę. Ale bardziej jest te na egzorcystów, na profesjonalistów, prawda? Na te wypowiedzi. Tak, bo ten film ma być pomocą. Ukierunkowany on ma być, tam są rzeczy, które ja mogę po obejrzeniu filmu wdrożyć do swojego życia i dzięki temu będzie mi łatwiej funkcjonować. Ja mam odnieść konkretną korzyść po obejrzeniu tego filmu. No, takie było założenie. Nie chodzi o to, żeby kogoś nastraszyć, żeby komuś coś ten, tylko chodzi o to, żeby była korzyść, jakaś wartość z obejrzenia tego filmu. I takie było moje założenie. Myślę o tym i przygotowuję się pomału do nagrania drugiej części, ponieważ nawet dużo osób pyta. Widowiskowej? Może nie tyle widowiskowej, co no niestety jest grupa ludzi, która potrzebuje wstrząsu. Oni obejrzą to, powiedzą, no tak, ale może ci egzorcyści mówią nieprawdę, a może coś tam. I w tej chwili przygotowuję się do nagrania drugiej części, w której chcielibyśmy pokazać trochę mocniejsze te zdjęcia. Oczywiście też nie w taki sposób, żeby straszyć, ale na tyle mocny, żeby obudzić tych największych niedowiarków. Żeby oni naprawdę zdali sobie sprawę z tego, że my nie żyjemy tylko w świecie materialnym, że oprócz nas równolegle jest świat duchowy i cały czas się toczy walka o naszą wieczność, jak o wieczność. A propos właśnie tej walki, film jest tytuł filmu Jak pokonać szatana. Jak pokonać szatana tak naprawdę? Szatana pokonał już Jezus Chrystus 2000 lat temu na krzyżu. I my tak naprawdę to my musimy się podłączyć pod to zwycięstwo, czyli przyjąć naukę Jezusa Chrystusa, i żyć w kościele, przyjmować sakramenty. Ale to większość z nas robi, prawda? Co takiego konkretnego? Większość z nas? No nie wiem. Wydaje mi się, że nie. I właśnie chodzi o to, żeby właśnie większość tak właśnie żyła w ten sposób. A jak pan codziennie właśnie walczy z szatanem? Staram się uczestniczyć codziennie właśnie we mszy świętej, przyjmować Najświętszy Sakrament. Staram się też dużo modlić. Widzę, jak dużo daje mi modlitwa, jak wpływa na moje funkcjonowanie. Dzięki modlitwie, dzięki sakramentom, ja dzisiaj mam siłę do robienia różnych rzeczy, na których nie miałem wcześniej siły.
dzięki modlitwie nie muszę już realizować siebie, bo Pan Bóg daje mi, napełnia moje serce wszystkim, co ja potrzebuję. Ja w tej chwili staram się rozeznawać Jego wolę i wchodzić w różne rzeczy, te, które czuję w sercu, że On mnie do tego posyła, żebym robił właśnie te konkretne rzeczy. Dlatego i przy tym wszystkim jest dużo radości, dużo pokoju. I nigdy w życiu nie zamieniłbym tego na żaden inny sposób funkcjonowania. Zwłaszcza, że przed nawróceniem ja próbowałem, podejmowałem próby życia w jakimś, nie wiem, dobrobycie, w jakimś też takim, jak to współczesna młodzież, nie wiem, dyskoteki i tak dalej, to wszystko jest puste. To są jak fajerwerki, które fruwają, a potem leżą w rowie wypalone. To jest wszystko na krótką metę. I przed tym właśnie ma przez ten film także, prawda? Tak. Premiera filmu była 31 października, czyli w Halloween. Czy to ma jakoś wspólnego coś z tym świętem? Bardzo dużo wspólnego, ponieważ 31 października umarł Mateusz Danione. To jest zakonnik, o nim jest mowa właśnie w filmie, który w moim przekonaniu jest egzorcystą wszechczasów. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 8 lat temu i w momencie, kiedy Mateusz Danione zostanie świętym, to wiele osób będzie się do niego modlić i diabeł bardzo się tego boi. Podczas egzorcyzmów, które odprawiał ojciec Cipriano, czyli prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, zły duch przez osobę opętaną właśnie zwrócił na to uwagę, ponieważ ojciec Cipriano przywołuje, widząc ogromną skuteczność w ogóle już przy samym grobie Mateusza Danione, ludzie odzyskują zdrowie, odzyskują uwolnienie. Ten zakonnik był egzorcystą, tak, czy nie? Tak, był wielkim egzorcystą. I teraz ojciec Cipriano przy jego grobie odprawia egzorcyzmy i przywołuje wstawiennictwa. Właśnie jemu, to będzie ta druga część, którą chcemy bardziej poświęcić Mateuszowi i tego, co się dzieje za jego wstawiennictwem. I podczas jednego z egzorcyzmów demon, słysząc jak on przywołuje Mateusza, mówi: nie, nie wołaj go, mówi, ten drań był groźny za życia, teraz jest jeszcze groźniejszy, a ty na naszą zgubę rozpocząłeś jego proces beatyfikacyjny. Diabeł boi się niesłychanie tego, żeby Mateusz nie został właśnie święty, ponieważ wtedy więcej osób będzie prosić go o wstawiennictwo. I co więcej, dodał na końcu właśnie, że ten drań zepsuł nam święto, nie? A Mateusz umarł 31 października, czyli też podkreśla, że to święto, które niegdyś było nazywane świętem magów i czarownic, dzisiaj to jest nazywane jako Halloween, jest jego świętem. Te wszystkie ludzie się przebierają za czy jest to niebezpieczne, diabełki, aż tak niebezpieczne? Diabełki i tak dalej, uważają, że to jest zabawa, a demon odbiera to jako formę oddawania mu czci. I nawet jeżeli ktoś to traktuje jako zabawę, jego to w jakiś sposób satysfakcjonuje. Potem nawet może sobie próbować uzurpować prawo do tych osób, które przybierają różne takie rzeczy. Tu już weszliśmy na taki temat zagrożeń duchowych. Jakie są jeszcze zagrożenia duchowe, takie najważniejsze w obecnych czasach? Znaczy w ogóle największe otwarcia dla złego ducha to są wszystkie formy łamania pierwszego przykazania, grzechy bałwochwalcze. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, mówi pierwsze przykazanie. I jeżeli ja daję wiarę czemuś, co nie jest wytłumaczalne naukowo, a nie pochodzi od Pana Boga, tylko
tylko jest kwestią jakiegoś zabobonu, wiary. Czyli wróżby, to, tak? Wróżbiarstwo, bioenergoterapia, horoskopy, i rzeczywiście spirytyzm. Po takich wszystko... rzeczach przychodzą ludzie do egzorcysty? Tak, no niestety, tylko myślą, że to sobie spróbuję, najwyżej na przykład pójdę do egzorcysty. No, nie da się tak. Potem skutki tego dostępu czasami pozostają do końca życia, nawet jeżeli osoba zostaje uwolniona od wpływu złego ducha. To jest naprawdę wielkie cierpienie. Te osoby, które tego doświadczyły, gdyby mogły cofnąć się w czasie, nigdy w życiu nie skorzystałyby więcej z tego typu usług, praktyk, które właśnie są oferowane coraz częściej niestety na rynku, a mogą bardzo mieć duże straty mogą przynieść w duchowości człowieka. Już powoli nam czas ucieka, natomiast jakby Pan jeszcze mógł powiedzieć, gdzie można się zgłosić do egzorcysty, jak wygląda taka droga, żeby rzeczywiście można nad nami się ktoś pomodlił? Tak, można się dowiedzieć w każdej kurii, bo z reguły w każdej kurii jest egzorcysta. W Warszawie wygląda to w ten sposób, że jest ośrodek psychologów na Bednarskiej. To są tacy nazywani chrześcijańscy psychologowie i tam oni kierują do egzorcysty, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli uznają. To jest taka wstępna selekcja, wstępna rozmowa. Natomiast w każdej diecezji może być inna praktyka, trzeba zadzwonić do kurii po prostu i się dowiedzieć. Ja jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz taką, bo myślę, że to jest istotne, żeby w tej rozmowie to wybrzmiało, że to, o czym my teraz mówimy, to są rzeczy dotyczące dręczeń demonicznych, takich mocnych dręczeń demonicznych. Natomiast bardzo często jest tak, że przez grzechy ciężkie wchodzimy, też się otwieramy na złego ducha i to, co jest istotne, to, że przy tych mniejszych otwarciach demon nie będzie się manifestował, ale może też wpływać na nasze emocje i powodować, że będziemy odczuwać różne rzeczy, których normalnie byśmy nie odczuwali. I decyzje, które będziemy podejmować, mogą być szkodliwe dla nas też na całe życie. A jak mogą uderzać w małżeństwa, mogą uderzać, też jest w filmie o tym mowa, że demon uderza w małżeństwa. Jeżeli ktoś wejdzie w grzechy ciężkie, może potem poczuć awersję do swojej małżonki, dlatego że demon czuje awersję do sakrum. Małżeństwo jest czymś poświęconym Bogu. I też w filmie siostra Angela Mussolesi mówi o tym, jak ratować małżeństwa, które się rozpadają w wyniku właśnie... Wystarczy choćby jedna osoba, tak? Jeden małżonek, żeby uratować to małżeństwo, prawda? Tak, modlitwa przez nad sakrament jednym małżonkiem. Małżeństwa, tam jest wszystko to właśnie powiedziane. Można ratować małżeństwa. Każdy z nas też może się modlić przez sakrament małżeństwa. Znaczy każdy, kto ma żonę lub męża. Może się modlić za swojego małżonka. I jest to nieprawdopodobnie skuteczne. Sam kiedyś uczestniczyłem w egzorcyzmie, który był nad jednym z małżonków, a drugi będąc w domu został uwolniony. Czyli tak. A gdzie możemy obejrzeć Pana film? Jak dotrzeć do Pana filmu? Tak, więc film jest wyświetlany w różnych miastach w Polsce. Na stronie www.jakpokonaćszatana.pl jest zakładka projekcje i tam można sprawdzić, gdzie w danym mieście, bo nie jesteśmy jednocześnie w całej Polsce, tylko po prostu przemieszczamy się z tym filmem, staramy się wchodzić do różnych kin. Też są projekcje w kościołach, czasami jeżeli jakiś proboszcz na przykład chciałby, żeby w ramach rekolekcji czy tam jakiegoś spotkania wyświetlić, to też jest możliwość taka, że ja przyjeżdżam na przykład i jest rozmowa też ze mną po filmie. Ale też będzie możliwość już, w tej chwili mamy w trakcie tłoczenia DVD, już można je zamawiać na stronie filmu, też jest taka możliwość. Dobrze, dziękujemy w takim razie serdecznie za rozmowę, dziękuję również Państwu, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.